Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie, mediteuszki i mediteusze. Jest piątek, 5 lipca 2024 roku. Słońce wzeszło o 4:32, a zajdzie o 21:05. Imieniny obchodzą Karolina, Anastazy i Antoni. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień kropli w morzu. Motto na dziś? Najważniejsza w życiu jest decyzja. Reszty dokonuje zazwyczaj przypadek. Lidia Jasińska, 339. wydanie codziennika motywacyjnego. Odjeżdżamy. Letnia kanikuła to czas rozluźnienia, to czas takiego błogiego nic robienia w wielu przypadkach, albo wyluzowania, chociażby trochę. W wielu przypadkach też, kiedy mamy wolne, kiedy gdzieś tam chodzimy, zwiedzamy, kiedy odpoczywamy, w naszej głowie zaczyna się pralka, zaczynają się kłębić te myśli, które mówią nam o tym, co w naszym życiu nie działa i co dobrze byłoby zmienić. Dziś chciałbym Cię namówić do gruntownych porządków, ale nie do porządków w przestrzeni, w której mieszkasz, tylko do takich życiowych porządków, do porządku w swoim życiu. Tak, żeby to wszystko poukładać i znaleźć przynajmniej 2 dni na pewien proces, który zawsze działa dla naszego dobrostanu, który dobrze przeprowadzony, szczerze przeprowadzony, naprawdę jest w stanie nawywijać wiele, ale to wiele pozytywności. My jako ludzie często godzimy się na coś, co w naszym życiu nie działa. Przechodzimy obok tego najpierw obojętnie, potem zaczynamy się do tego przyzwyczajać. I pomimo tego, że to nas uwiera, że to nasze życie nie wygląda dokładnie tak, jak my sobie to wyobraziliśmy, to godzimy się na to, żeby coś w nim nie działało, żeby coś triggerowało na nas dyskomfortem. I nie ma to żadnego znaczenia, czy chodzi o relacje, o pracę, o jakieś związki, o te sytuacje, które zazwyczaj składają nas w jedną kulkę, dając ludzkie życie, dając bycie świadomym na ziemi. My godzimy się, bo mamy nadzieję, że to samo przejdzie, że coś się zmieni, że pojawią się jakieś okoliczności, zdarzenia, kiedy za dotknięciem czarodziejskiej różdżki ten deficyt, który jest obecny, nie ma znaczenia jaki, odparuje, zniknie. Kiedyś otworzymy oczy i okaże się, że jest super, że tego nie ma. I w 99% przypadków tak się nie dzieje. Deficyty nie odparowują same. Coś, co nie działa w naszym życiu, również samo zazwyczaj nie znika. Tylko buduje coraz głębsze i głębsze poczucie jakiegoś takiego dyskomfortu, że w pewnym momencie wielu dochodzi do ściany i mówi: kurczę, poddaję się. Nie mam siły tego dźwigać, nie mam siły na zmianę, na zauważanie tego, co jeszcze może mnie w życiu dojechać. Zdaj sobie sprawę, że jest jedna pewna bardzo łatwa, zarazem skuteczna metoda. Metoda, która wywodzi się wprost z coachingu. Ona wymaga pisania, znienawidzonego przez wielu z Was, ale pisania i poddaniu się autorefleksji. Dzisiaj będę namawiał Cię do tego, żebyś zastosował albo zastosowała tę metodę i natychmiast ją wdrożył albo wdrożyła w życie. Tylko i jedynie dlatego, żeby żyło Ci się lepiej. Otóż, co należy zrobić? Zaopatrz się w kartkę i coś do pisania. I umówmy się, że dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio, początek weekendu. Mamy 2 dni tak naprawdę wolnego, letniej kanikuły, takiego bycia w rozleniwieniu, w tych wszystkich rzeczach, które zazwyczaj ludzie robią w wakacje. Weź sobie tę kartkę, weź długopis, pióro, ołówek, zrób sobie coś dobrego do picia albo do jedzenia. Usiądź bardzo wygodnie i tak, żeby ci nikt nie zawracał głowy przez godzinę, dwie. I poddaj się pewnie autorefleksji. Zrobić to należy w następujący sposób. Na samym początku na kartce wypisz bez żadnej ściemy, bez żadnego oszukiwania samej siebie, samego siebie, bez żadnego przymykania oka, co w twoim życiu nie działa. Co nie działa tak, jak winno działać? Co powoduje uczucie dyskomfortu i deficytu? Nie ma żadnego znaczenia, jaki obszar. Jeżeli jest ich kilka, również je wypisz. Wypisz bardzo dokładnie. I nie przechodź obok nich obojętnie, bo jak są małe deficyty jakieś tam, to też nie zamykaj na nie oczu, bo one z biegiem czasu będą się pogłębiały, pogłębiały i pogłębiały. Więc reasumując, bierzesz kartkę i wypisujesz wszystko to, co w twoim życiu nie działa tak, jak ty tego oczekujesz. Relacje, związki, kasa, długi, samoocena i wszystkie te rzeczy, które twoim zdaniem
budują deficyt w twoim życiu. Bardzo ważne jest to, żeby być szczerym wobec samej siebie, samego siebie, żeby nie oszukiwać siebie, żeby nie przymykać oczu na coś, co nie działa tak malutko, ale może kiedyś się naprawi, bo będzie wtorek, bo tak zazwyczaj nie jest. Szczerość, szczerość i jeszcze raz szczerość wobec siebie. Wypisujesz wszystkie, bez wyjątku, rzeczy, które nie działają dobrze w twoim życiu. Następnie odwracasz kartkę o 180 stopni i nie rób tego od razu po tym procesie. Przeczytaj kilkukrotnie to, co zostało napisane na stronie pierwszej. Następnie wypisz, które z tych deficytów, albo podkreśl na pierwszej stronie, też tak możesz zrobić, wymagają natychmiastowej interwencji. No bo są różne gradacje tych deficytowych dołów, tych sytuacji, tych zdarzeń, tych wydarzeń, które nie działają w naszym życiu, tych odczuć. Jedne mają większą wagę dla nas i ważą na naszym życiu naprawdę ostro, a niektóre są takie, że no jeszcze możemy wytrzymać chwilę, bo tam się nic zbytniego nie stanie strasznego, a być może uda nam się poprzez eliminację tych dużych wyeliminować te małe, bo zazwyczaj też tak jest. Podkreśl te, które wymagają natychmiastowej interwencji. Podkreśl te, na które godzisz się od bardzo długiego zasobu czasu, od bardzo wielkiego zasobu czasu, że masz nadzieję, że coś się zmieni, a coś się nie zmieniło. To jest naprawdę bardzo ważny proces, bo wymaga przede wszystkim wglądu w siebie i takiego pełnego zauważenia całego swojego życia. Co w nim się dzieje, co nie działa, czy kasa, czy relacje, czy związki, czy zdrowie, czy miłość i te wszystkie rzeczy. Wypisz i podkreśl te, które wymagają natychmiastowej interwencji. Następnie przeczytaj kilkukrotnie to, co zostało napisane i to, co zostało przez ciebie podkreślone. I daj sobie odpocząć 3-4 godziny, rób wszystko to, co nie dotyczy i nie każe ci myśleć o tym, co zostało napisane i podkreślone na tejże kartce. Po kilku godzinach weź tę kartkę raz jeszcze, odwróć na drugą stronę albo weź nową i wypisz wszystkie te punkty, które możesz zacząć realizować natychmiast. Jakie ci będą potrzebne zasoby do tego, żeby wydostać się z jakiegoś deficytu, a może z jednego, albo z dwóch, albo z trzech. Nie wiem tego. To jest twoje życie, twoja kartka, twoje postanowienie i twoje widzenie twojego życia. Wypisz, co możesz zacząć robić natychmiast. Bez żadnego zastanawiania, bez odkładania, że jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa dni, za pięć dni, po wakacjach, jak przyjedzie mąż z pracy, albo jak wróci syn i córka z Anglii, cokolwiek. Nie, zrób to natychmiast. Co możesz zrobić, jakie zasoby zebrać i kiedy możesz ruszyć w ten proces? Najlepiej, żeby to kiedy było w poniedziałek. Rozumiesz, żeby nie dawać swojemu umysłowi czasu na zastanowienie i wymyślanie różnych teorii spiskowych albo różnych czarnowidzeń, co to będzie gdy. Zdaj sobie sprawę, że jest takie hasło, ono jest bardzo, bardzo stare. Ja to mówię, że ono jest wytarte jak tatarskie siodło. Najlepszy czas na zmiany jest teraz. Jeśli nic nie zmieniło się samo w tych deficytowych dołach przez wiele, wiele tygodni, miesięcy albo lat, a te doły się tylko i wyłącznie pogłębiły, to one się same nie zmienią. To jest niezaprzeczalny fakt i nie masz co z tym walczyć. Odpowiedz sobie też na pytanie, jakie zasoby właśnie możesz zebrać, żeby ruszyć w ten proces. Ale jak przyjdzie poniedziałek, to bez żadnych wymówek, bez żadnego kręcenia nosem, bez żadnych zastanowień, bez żadnych rozkminiań, bez żadnych jeszcze zbędnych formuł, które musisz zebrać z internetu, których musisz się nauczyć, ruszaj w proces. Zaczynaj to zmieniać. Oczywiście ja nie powiem ci, jak to zrobić teraz, no bo każdy ma z nas inne deficyty, każdy z nas ma swoje życie, każdy z nas ma swoje uwarunkowania. Wiem jedno, jeżeli podejmiesz świadomie decyzję o tym, że ruszasz w ten proces i w niego wyruszysz, zrobisz kolejne kroki, nie wiem, zbierzesz zasoby, zadzwonisz, zatelefonujesz, poczytasz, rozłożysz coś na raty, zrestrukturyzujesz, urwiesz się z jakiejś relacji, zmienisz model żywienia czy cokolwiek innego. Ja teraz oczywiście strzelam z głowy. To jesteś wygrany i wygrana. I zdawaj sobie za każdym razem sprawę, kiedy nastąpi ten dzień, kiedy będziesz już mogła zacząć ruszać w proces, że ten proces jest dla twojego dobrostanu. Że wszystko to, co dotykało cię przez wiele tygodni, miesięcy albo lat, było tylko i jedynie dlatego, że się na to godziłaś albo godziłeś. Słuchaj, jest taka opowieść, ja ją opowiadam często studentom. To jest dokładnie ten sam case w godzeniu się na deficyty w życiu, na przymykanie oczu albo na czekanie, aż coś się zmieni samo. To jest dokładnie ten sam case, jakbyś
pojechała za własne pieniądze albo pojechał do sklepu meblowego. Kupił albo kupiła najniewygodniejsze łóżko świata, które jest tam dostępne. Zapłaciła swoje własne, ciężko zarobione pieniądze. Przywiózł albo przywiozła te łóżko do swojej sypialni i każdego dnia, wstając rano, obolały z tego łóżka, niewyspany, zastanawiałbyś się, kiedy to łóżko będzie wygodne. Kiedy w ogóle ono się zmieni. Kiedy ono zacznie być takie wygodne, że ty się wyśpisz na nim, wstaniesz i powiesz, kurde, sztos. No tak się raczej nie zadzieje. To jest dokładnie ten sam case. Więc jeżeli możesz podjąć decyzję o zmianie, jeżeli wypiszesz sobie na kartce jednej, drugiej, trzeciej deficyty, które masz i które nie chcesz, żeby były obecne w twoim życiu, następnie podkreślisz wszystkie te, które wymagają natychmiastowej interwencji, następnie zaczniesz je eliminować poprzez szukanie rozwiązania, zmianę modelu życia i tak dalej, naprawdę zaczyna dziać się w cudzysłowie magia. I to nie jakieś wróżkowe pierdulety, że tam Jowisz się krosuje z Wenus albo Księżyc wszedł z drugiej strony czy cokolwiek innego, albo że twoja intencja do wszechświata wysłana i wszechświat cię, dzisiaj cię posłuchał. Nie, to jest twoje działanie, twoja determinacja i twoje zdanie sobie sprawy, że jesteś odpowiedzialna albo odpowiedzialny za swoje życie w 100%. Nie zależy ono od nikogo innego. To ty podejmujesz decyzję, co zrobić w życiu, następnie ta decyzja wdrożona w życie działa dla twojego dobrostanu. Koniec, kropka. Jeśli jest błędna, no to eksperyment nie skończył się powodzeniem. Wiele błędnych decyzji podejmowaliśmy w życiu, ale żadną błędną decyzją nie jest fakt, że przystępujesz do eliminowania czegoś, co cię w życiu uwiera, co cię dojeżdża i co każe ci cierpieć z jakiegokolwiek powodu. To wszystko. Naprawdę, letnie miesiące to taki czas rozluźnienia. To grille, tu wyjazdy, tu jakieś wczasy, tu odpoczynki, tu leżenie brzuchem, tu jakieś remonty. Idealny czas na to, żeby przewartościować sobie w głowie, co do tej pory w moim życiu nie działało tak, jak należy. Następnie zająć się tymi największymi kolosami, a potem zacząć to robić. Proste albo aż tak skomplikowane. Ale wiele osób, jak słucha o tych metodach, mówi, kurde, łysy, co to się zmieni, jak se napiszę na kartce, jak se podkreślę, to co to się zmieni? Oczywiście, że się nic nie zmieni, jeżeli tę kartkę potraktujesz tylko i wyłącznie jako zamówienie do wszechświata, do Boga, do aniołów i do czegokolwiek, bo samo się nic nie dzieje. Ale twoja świadoma decyzja i ruszenie w proces, zbieranie zasobów, zasypywanie deficytów, eliminowanie tego, co uwiera, no, jest game changerem, no bo samo się nie zrobi, a jeżeli ty pozwalasz na to, tak jak do tej pory, że pozwalałaś albo pozwalałeś, żeby coś w twoim życiu nie działało, to tak samo zacznij do cholery pozwalać, żeby działało. Jednakże samo się nie zrobi, ale ja to powtarzam od wielu, wielu, wielu lat. Wszyscy ci, którzy zdają sobie sprawę, że od nich zależy większość zdarzeń w ich życiu, od nich, od ich decyzji, samostanowienia, zaangażowania, upartości i wszystkich tych rzeczy, które nas doprowadzają do celu, zależy to, jaki wynik uzyskają na końcu. Ja w wielu przypadkach, jak opowiadam o tej metodzie, wszyscy mówią, no ale tam wiesz, Basia zrobiła podobną i jej nie wyszło. Albo Krzysiek tak zrobił i co? I jajco. I jest w tym samym miejscu, albo jeszcze głębiej gdzieś był. Zdaj sobie sprawę, że procesy w ludzkim życiu nie są powtarzalne. To, że komuś nie wyszło, nie oznacza, że nie wyjdzie tobie. Ba, nawet jak tobie nie wyszło kilkukrotnie w życiu, z jakiegoś powodu, no bo taka, a nie inna sytuacja, uwarunkowania, zdarzenia i tak dalej, nie oznacza, że nie wyjdzie ci tym razem. Ale nie doświadczysz tego nigdy, za żadną jasną cholerę nie doświadczysz, jeśli tego nie zrobisz. A jeżeli będziesz się godziła albo godził sam na to, żeby żyć w dojeździe, w mobbingu, w długach, w braku miłości, słabym zdrowiu i tych wszystkich rzeczach, no to sorry, ktoś tutaj przegina przysłowiową pałę, bo nie dostałaś życia po to, żeby je przecierpieć, albo nie dostałeś, żeby być dojechanym, dojechaną przez całe życie, tylko żeby na zasadzie samostanowienia móc decydować o tym, jak wygląda twoje życie. Namawiam cię do tego naprawdę z całej siły. Masz sobotę i niedzielę, dwa dni luźne. Siądź, zrób to i wprowadź to w życie. Bez żadnych rozkminiań, zastanowień, co będzie gdy. I zobaczysz, że zmienia się wszystko. Ale nic nie zadziała bez twojego pozwolenia, bez twojego zaangażowania i bez twojego robienia. Samo się nie zrobi.
Kawowiczem z buycoffee.tu/mediteusz. Za co i po co, wiecie dlaczego. Jesteście naprawdę przecudowni. Jaram się za każdym razem. Dzisiaj na przykład znów przyszła do mnie ciekawa książka. Szła aż ze Stanów Zjednoczonych. Naprawdę jest fenomenalną książką o coachingu i będziemy robili ciekawe coachingowe rzeczy na tym kanale, bo wczoraj rozmawiałem z Agatą i Irminą z Platformy Cud i tak podczas nagrania mi kliknęło w głowie, bo tak to jest, jak się dwóch coachów spotka i gdzieś tam zaiskrzy. Będziemy robili, a Irmina to naprawdę fenomenalna coachyca, jak powiedziałem, będziemy robili z wami spotkania o coachingu, o motywacji, o wszystkich tych rzeczach, troszeczkę w innym stylu niż to do tej pory było na kanale Mediteusz. Ale być może dzięki temu dotrze to do jeszcze szerszego grona odbiorców. Porozmawiamy dwa razy w miesiącu o coachingu, o motywacji, o wszystkich tych rzeczach, ale nie z perspektywy podcastu, nie z perspektywy NLP, nie z perspektywy Silwy, tylko z perspektywy coachingu, takiego coachingu i mentoringu, jakim ja i Irmina zajmujemy się na co dzień. I myślę, że to też będzie fajne. Przypominam, że dziś o 19.30 Zapytaj Łysego. Live, który będzie emitowany na platformie YouTube oczywiście i będą tam udzielane odpowiedzi na pytania. Pytania zadajemy w wątku na Facebooku, w grupie Mediteusze oraz na stronie Mediteusz. Można też mailem mediteusz@gmail.com. To nie będzie zwykły live, bo ja otrzymałem od Zbyszka Królickiego wiele książek, bajki chińskie, które rozdam na tym live'ie, bo mogę. I otrzymałem od pewnej niemieckiej firmy, z racji, że tam robię często zakupy do studia nagrań, dostałem urządzenie służące do rejestracji podcastów i wymyśliłem w swoim łysym łbie, że podaruję to urządzenie komuś, kto zobowiąże się do tego, że będzie nagrywał swój podcast, ale swój, nie syna, córki, brata, ojca, matki i tak dalej, tylko jego. Dostanie ode mnie to urządzenie. Urządzenie jest bardzo zacnej firmy na F. Jest bardzo fajne i pozwala na to, żeby rejestrować podcast i go publikować, czy też na YouTubie, czy na Spotify, czy na wszystkich innych platformach. Pomogę w tym, jak to zrobić, ale naprawdę, bo to jest, podcast jest taką formą, która rozwija kreatywność. To jest raz. Dwa, jeżeli masz coś do powiedzenia, jeżeli chcesz robić podcast, dawać ludziom jakąś wartość, to to rób. Łysy ma dla ciebie urządzenie. Urządzenie będzie można wygrać, otrzymać, wylosować, cokolwiek byście tego nie nazwali. Dziś o 19.30 w Zapytaj Łysego na kanale YouTube. Oczywiście Mediteusz, kanał tak się nazywa. Tymczasem kłaniam się nisko do samej ziemi, jaram się już na 19.30. Do usłyszenia, a w codzienniku słyszymy się w poniedziałek o 6 rano. Pa! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.